W przebiegu licznych przewlekłych chorób nasz układ nerwowy, a w tym włókna nerwowe, niszczone są przez różne czynniki, a w tym przewlekły stan zapalny. To powoduje, że zewnętrzna część włókien nerwowych, czyli osłonki mielinowe, stają się osłabione i słabiej chronią nerwy. Osłonki te czasami niszczone są do tego stopnia, że zanikają, powodując, że przepływ impulsów w nerwach staje się zaburzony. To z kolei zaburza pracę organów lub też miejsc unerwionych przez uszkodzone nerwy, w wyniku czego pojawiają się objawy uboczne w naszym ciele, w postaci np. drętwień czy też osłabionej pracy organów. Przykładem takich przewlekłych chorób, które w tak dewastujący sposób wpływają na osłonki nerwowe oraz układ nerwowy, jest cukrzyca czy też choroby autoimmunologiczne, w których to stan zapalny oraz stres oksydacyjny są głównym czynnikiem, który uszkadza nerwy. Pamiętajmy, zła praca układu nerwowego to zła praca całego ciała. Dlatego w tym odcinku opowiem Państwu o tym, które witaminy lub też naturalne substancje mogą pomóc nam zregenerować układ nerwowy, głównie poprzez wpływ na odbudowę osłonek mielinowych, które otaczają włókna nerwowe, gwarantując im poprawną pracę. O które zatem witaminy powinniśmy zadbać, aby wesprzeć odbudowę układu nerwowego? Bezsprzecznie, najważniejszymi witaminami w tym kontekście są witaminy z grupy B. W tej grupie na szczególną uwagę zasługuje po pierwsze witamina B12, której niedobór powoduje demielinizację, czyli utratę mieliny, czyli tego plastra ochronnego, który otacza nasze nerwy. Jej odpowiednia podaż nie tylko zapewnia prawidłowe działanie osłonek komórek nerwowych, ale także inicjuje ich regenerację. Odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego? Otóż jak czytamy w badaniu z 2020 roku, witamina B12 bierze udział w syntezie materiału genetycznego, który wytwarza mielinę. Zatem jest pewnego rodzaju włącznikiem tworzenia osłonek nerwowych. Wiemy zatem, jaki jest pierwszy włącznik syntezy osłonek nerwowych. Ale na początku mówiłem, że chodzi o witaminy z grupy B, a nie o jedną witaminę. Którą witaminę po witaminie B12 postawiłbym następną w szeregu, jeśli mowa o regeneracji naszego układu nerwowego? Otóż zdecydowanie byłby to kwas foliowy, czyli witamina B9. Witamina B9, podobnie jak witamina B12, nie tylko determinuje prawidłową pracę naszego układu nerwowego, ale również inicjuje tworzenie osłonek nerwowych, które otaczają nerwy. Jednak w odróżnieniu od witaminy B12, kwas foliowy inicjuje tworzenie osłonek nerwowych na innym etapie. Na jakim? Odpowiedzią na to pytanie jest już sam tytuł badania z 2019 roku, który brzmi następująco. Kwas foliowy przyczynia się do naprawy uszkodzeń nerwów obwodowych poprzez promowanie, namnażania, migracji i wydzielania czynników wzrostu komórek szwana. Czyli to właśnie witamina B9 przyczynia się do produkcji czynnika, który rozpoczyna namnażanie się i wzrost komórek mielinowych, które stanowią otoczkę dla nerwów, czyli komórek szwama. Tutaj tylko wtrącę, że to właśnie m.in. dlatego brak kwasu foliowego w trakcie ciąży jest główną przyczyną wad wrodzonych układu nerwowego u dzieci. Jakie jeszcze witaminy z grupy B pomogą nam regenerować układ nerwowy? Opowiem teraz o witaminie B5, która również wykazuje regenerujący wpływ na nasz układ nerwowy. Otóż witamina B5 regeneruje osłonki nerwowe, ponieważ jest prekursorem związku o nazwie acetylokoenzym A. Chociaż mniejsza o nazwę. Związek ten, pamiętajmy, który z witaminy B5 powstaje, jest niezbędny do tworzenia takich wiązań w otoczce, w postaci, które wyglądają jak splecione łańcuchy, tym samym tworząc mocniejszą strukturę otoczki. Jak czytamy w badaniu na temat wpływu witaminy B5 na osłonki mielinowe, w mózgu acetylokoenzym A powstały z witaminy B5 jest niezbędny do syntezy złożonych łańcuchów mieliny i neuroprzekaźnika acetylocholiny. Tutaj tylko na chwilę przerwę wymieniania witamin z grupy B, żeby dopowiedzieć, że tkanka chroniąca nasze nerwy jest bogata właśnie w lipidy, o czym czytaliśmy wyżej, a informacja ta przyda nam się już niedługo w jednym z kolejnych punktów. Natomiast my wróćmy do witamin z grupy B.
W procesie regeneracji układu nerwowego ważna jest także witamina B1, która ma dość unikalne właściwości. Jej działanie na produkcję osłonek nerwowych jest dwojakie. Działa podobnie do witaminy B12 oraz kwasu foliowego. A ostatnia już na naszej liście witamina z grupy B to witamina B7, czyli biotyna, która, uwaga, aktywuje enzymy biorące udział w produkcji energii potrzebnej do budowy osłonki mielinowej, czyli posiada unikalną właściwość, której nie ma inna witamina z grupy B. W tym temacie dokopałem się do szalenie ciekawych wyników badania naukowego u chorych na stwardnienie rozsiane, czyli chorobę, w której osłonki mielinowe są niszczone. Podawano im tę witaminę w dawce 300 mg dziennie, czyli maksymalną dopuszczalną dawkę. W wyniku tego u 89% chorych nastąpiła poprawa w rdzeniu kręgowym, ale co ważne, ta poprawa nastąpiła dopiero od 2 do 8 miesięcy od rozpoczęcia przyjmowania tej witaminy. Nie bez przyczyny zacytowałem to badanie naukowe, ponieważ kończy się ono dość istotną sentencją. Sentencją, która mówi, że aby właśnie witaminy z grupy B wykazały swoje działanie, w szczególności w zakresie regeneracji układu nerwowego, potrzebny jest czas i jeszcze raz czas. W tym wypadku od 2 do 8 miesięcy. No dobrze, witaminy z grupy B oraz ich wpływ na regenerację naszego układu nerwowego mamy już za sobą. Przejdźmy do innych składników pokarmowych, które mogą pomóc nam utrzymać nasz układ nerwowy w zdrowiu i wspomóc jego odbudowę. Kolejna witamina, która jest niezbędna w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i w tym, co jest tematem dzisiejszego odcinka, czyli jego regeneracji, to witamina C. Czytamy o tym w badaniu z 2021 roku pod tytułem Witamina C reguluje mielinizację komórek szwana poprzez wpływ na DNA genów promielinizujących, czyli promujących tworzenie osłonek, czyli mieliny. Przejdźmy dalej. Kolejna witamina, o której warto wspomnieć, to witamina K. Na potwierdzenie jej regeneracyjnego oddziaływania na nasz układ nerwowy i na mielinę wystarczy spojrzeć na poniższe dane naukowe. W badaniu z 2018 roku czytamy, że witamina K zwiększa produkcję sulfatydów w mózgu podczas remielinizacji, czyli odtwarzania osłonek mielinowych. Czyli działanie witaminy K jest naprawdę wyjątkowe spośród wszystkich witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, ponieważ zaczyna ona działać, to jest doprodukowywać materiał, z którego zbudowana jest osłonka, ale dopiero wtedy, kiedy dochodzi do patologicznych procesów niszczenia osłonek mielinowych, np. w wyniku działania stanu zapalnego. Gdzie można znaleźć witaminę K w naturalnym środowisku? Wystarczy, że będziecie Państwo kierować się zielonym kolorem, a na pewno ją znajdziecie. Polecam sięgać po brokuły, jarmuż, szpinak, rukolę, rozpąkę czy też szparagi. Kolejne dwa związki, o których opowiem, to naturalne substancje mające zdolność do regeneracji dużych nerwów, np. nerwu kluszowego czy też nerwu twarzowego. Niemniej jednak, badania, o których teraz opowiem, były to badania, które były przeprowadzone na zwierzętach. Ale wyniki, które uzyskano, są na tyle istotne, że chciałbym o nich wspomnieć. Te dwie naturalne substancje to witamina D oraz lit. W pierwszym z tych badań czytamy, że witamina D3 poprawia mielinizację i regenerację po uszkodzeniu nerwów. W drugim natomiast, że lit wzmaga remielinizację nerwów obwodowych, czyli tworzenie osłonek nerwowych. Następnie, bardzo krótko należy wspomnieć o tym, że wpływ na prawidłowe tworzenie się osłonek mielinowych ma żelazo. W badaniu pod tytułem Oligodendrocyty i mielinizacja – rola żelaza czytamy. Znaczenie żelaza w produkcji mieliny zostało wykazane w badaniach wykazujących, że zmniejszona dostępność żelaza w diecie jest związana z hipomielinizacją, czyli zmniejszoną zdolnością do tworzenia osłonek nerwowych. Czyli to badanie należy interpretować w ten sposób, że jeśli zabraknie nam żelaza w diecie, to skuteczna odbudowa osłonek mielinowych będzie niemożliwa. No dobrze, wcześniej wspomniałem, iż wrócimy do kwasów tłuszczowych i właśnie teraz trzeba to zrobić, ponieważ przypominam, że są one jednym z głównych składników budulcowych naszych osłonek nerwowych, które osłaniają nasze nerwy.
I właśnie teraz przyszedł czas, by wspomnieć o ważnej funkcji kwasów tłuszczowych omega-3, jakie pełnią w regeneracji osłonek nerwowych. Związki te świetnie sprawdzą się zarówno w diecie prewencyjnej, czyli zapobiegającej pojawianiu się deformacji układu nerwowego, jak i odnowie i regeneracji układu nerwowego. Szczególnie ważnym składnikiem diety jest kwas DHA, który znajdziecie Państwo w tłustych rybach morskich. Badania naukowe dowodzą, że jego zbyt małe spożycie w diecie ma negatywny wpływ na jego stężenie w naszym mózgu, co odbija się na funkcjonowaniu samej osłonki mielinowej. Na pytanie, dlaczego kwasy tłuszczowe omega-3 pomagają regenerować osłonki nerwowe, odpowiedź jest naprawdę trywialna. Kwasy tłuszczowe omega-3, w tym DHA, występują w dużych stężeniach w błonach komórkowych osłonek nerwowych. Natomiast druga ważna cecha tych tłuszczów, czy tych kwasów tłuszczowych, jest taka, że wykazują one działanie przeciwzapalne, a przypominam, że stan zapalny niszczy osłonki nerwów. Zatem związki te wykazują podwójne działanie w regeneracji osłonek mielinowych. A na kolejnej pozycji naszej dzisiejszej listy plasuje się lecytyna. Lecytyna, przypomnę, jest to mieszanina różnych związków o charakterze tłuszczowym. W jej skład wchodzą kwasy tłuszczowe oraz glicerol, czyli bardzo istotne dla zdrowia fosfolipidy. Dlaczego warto wdrożyć je do diety, jeśli chcemy odbudować osłonki naszych nerwów? Odpowiedź jest bardzo prosta. Lecytyna jest jednym z ważnych składników samej mieliny. Zatem dostarczając budulca do budowy osłonek nerwowych, sprawiamy, że ta staje się mocniejsza i szybciej się regeneruje. No dobrze, aby odświeżyć mózg, odejdźmy na chwilę od witamin i składników pokarmowych, do których jeszcze wrócimy, i przejdźmy do snu, który jest potężnym narzędziem, który regeneruje nasz układ nerwowy. Okazuje się bowiem, że kiedy śpimy z naszymi komórkami nerwowymi, dzieje się coś niesamowitego. Naukowcy dowiedli, że sen zwiększa ilość komórek, które dają początek mielinie, czyli osłonkom nerwowym. Zauważyli oni, że ich ilość zwiększa się dwukrotnie podczas snu, a w szczególności w fazie, podczas której doświadczamy marzeń sennych. Dlatego będę powtarzał to Państwu do znudzenia, że musimy zadbać o odpowiednią higienę snu. Właśnie dlatego w godzinach popołudniowych proszę ograniczyć ekspozycję na światło niebieskie, które zaburza produkcję hormonu snu, czyli melatoniny. Dlatego proszę mniej spoglądać na ekrany komputerów czy też smartfonów. Kolejno, przed snem warto obniżyć temperaturę w pokoju, warto pokój wywietrzyć i stawiać na aktywność, która odpręża i wprowadza w stan zrelaksowania. O tym, jak łatwo zasnąć, nagrałem film na moim kanale i do tego filmu serdecznie zapraszam. Link umieszczam w opisie tego filmu. Jakie jeszcze metody wspierają regenerację układu nerwowego? Otóż regenerację tego układu wspiera także uczenie się nowych umiejętności. O czym dokładnie mowa? Chodzi mi tutaj na przykład o naukę gry na instrumencie muzycznym. Doniesienia ze świata nauki wskazują, że poziom czynnika zwanego zgrabnym skrótem BDNF, który jest wprost życiodajny dla osłonek nerwowych, jest znacznie wyższy u osób, które uczą się grać na instrumencie. A na koniec opowiedzmy o substancji, która nie jest witaminą, ale ma potencjał regenerujący nasz układ nerwowy. Chodzi o kwercetynę. Kwercetyna jest naturalnym barwnikiem roślinnym, występującym w wielu owocach oraz warzywach. Znajduje się m.in. w liściach zielonej herbaty, w cebuli, w brokułach, w jabłkach, w winogronach czy też w jagodach. Wedle badań naukowych obecność kwercetyny w diecie w przebiegu licznych chorób pozytywnie wpływa na namnażanie się prekursorów mieliny, czyli otoczek nerwowych. W badaniach naukowych możemy przeczytać, że to właśnie kwercetyna, zaraz obok luteoliny oraz fizetyny, hamuje, oczywiście w cudzysłowie, zjadanie mieliny przez komórki układu odpornościowego, zwane makrofagami. Natomiast wszystkim tym, którzy dbają o swoje zdrowie, polecam swoją publikację pod tytułem Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Link do mojej książki możecie odnaleźć Państwo w opisie tego filmu. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.